Hej, hej moi drodzy, witam was niedzielnie z tej strony. My jesteśmy dzisiaj na Wonkow River. Tak, w końcu faktycznie przyszedłem tutaj. Jak zaraz wam pokażę, udało mi się trochę naciułać na kasiory na Quarry Lake i pomyślałem sobie, że przyjdę teraz tutaj. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, zaraz miał rację. Chyba działa to w ten sposób, że jak za dużo się łowi w tym samym miejscu te same ryby, to po prostu one przestają brać. Przenosiłem się po prostu za każdym razem, jak robiłem sobie poza nagraniem jakieś zabawy na quarry w inne miejsce i próbowałem łowić inne rybki i to faktycznie się sprawdzało. W ten sposób ciągle były całkiem niezłe okazy. Więc podejrzewam, że gdzieś to faktycznie tak to działa. A tutaj proszę bardzo, mamy ferry, kupiłem sobie już mapę, zaraz zobaczymy gdzie my jesteśmy. My jesteśmy tutaj, czyli tak, ferry przeniesie nas, czyli prom, tutaj na to miejsce. No, nie wiem co to jest, a to wygląda na jakąś taką twierdzę. I można będzie się przenieść na wyspę, gdzie mamy obóz. Ale jak zobaczycie, tych miejscówek tutaj jest dużo. To jest chyba Tama, jeśli się nie mylę. I to jest chyba ta, która tam obok stoi zaraz. Tu mamy port. Też jest ciekawe. Nie wiem, czy tu można dojść w ogóle. Zaraz przejdziemy sobie. Dzisiaj to takie bardziej wycieczkowe. To spotkanie nasze. No jest tam port, nie? Zobaczymy, czy tam się uda dojść, bo będę starał się zwiedzić to łowisko. Mati, któremu jeszcze raz dziękuję, podesłał mi kilka miejscówek tutaj, znaczy dokładnie dwie, gdzie trafił na ładną okazję leszczy. Więc w razie czego to wykorzystamy te jego podpowiedzi. A my spróbujemy, no właśnie, Old Quay, proszę bardzo. To jest ciekawe miejsce. Myślę, że tu mogą być linki fajne też. Nie? Tutaj dawne pomosty były jakieś. No dobra, zobaczmy, czy my wejdziemy. Chyba damy radę dostać się tutaj na tą. Oj, tak. To będzie też ciekawe miejsce, nie? No, to powiem wam, tu przy Tamie mogą być ciekawe. Ciekawe miejsca. Podejrzewam, że to może być też nawet głęboko. Oj, tu jest jakie fajne. No to jest idealne miejsce, zobaczcie. Ja pierdziu. Tutaj jak coś będzie trzeba na głębszej wodzie pewnie połowić, to będziemy to zaglądać. Zobaczcie, mamy nawet zaglądać. I tu będzie nawet stary kuter jakiś, nie? Eagle's Cliff, tak? To jest Cliff Orła. O, trochę taki. Jak tu można wejść? Wow! Kurde, da radę. Ciekawe, z niego można łowić. Podejrzewam, że. O! Że tak, ale właśnie się chyba przytopiłem. Czyli zdecydowanie trzeba uważać, żeby nie wpaść do wody. Nie wiem, czy to coś kosztuje. Chyba nie. Życie widzę, mam na maksa, więc zdrowie raczej, więc to chyba nie miało wpływu aż. Ale widzicie, w razie czego można wbić się na ten stateczek i tam coś na spinning na przykład siurać, nie? To może być ciekawe. Ale ja jestem ciekaw, jak daleko, jak blisko raczej można podejść do tej tamy, którą tam widzimy, bo to jest chyba tama, jeśli się nie mylę. Ja trochę dziwna, nie w naszym stylu, bardziej takim rosyjskim, no ale to w sumie rosyjska gra, no to. Ja we Wrocławku, z Wrocławka pochodzę i tam tama wygląda troszkę inaczej. Nawet zupełnie inaczej. Czyli nie ma aż takich tych budynków na górze, tak? Tej nadbudowy całej. Ale zobaczcie, czy gdzieś tu się da wejść? Raczej nas zblokuje gra. Chyba nas właśnie zblokowała. A szkoda, bo łowienie. No, wiem, że u nas chyba jest zakazane przy samych. Tak, nie da rady tu się wcisnąć. A szkoda, bo łowienie przy samej tamie na pewno byłoby nieźle opłacalne. Tylko, że widzę, że no, na pewno u nas jest zakaz, jeśli dobrze pamiętam. Łowienia w ten sposób. Czekajcie, zobaczę, czy można podejść od. Nie, nie można podejść. Aha, czyli to taki jest bajer. No dobra, czyli to był maks. Czyli ten stateczek to będzie maksymalnie, gdzie możemy się do tej tamy przybliżyć. Trochę szkoda. Znaczy, nie, stateczek to nie. Tutaj to. To takie wypłaszczenie i płaski taki ten. Bo tu już chyba nie damy rady, nie? Jeszcze tu i koniec. Już nas. Sorry, chłopaki. O, jakie ładne kwiateczki, proszę. Dobra. Czyli z tej strony mamy ogadane. To wiecie co? Żeby było szybciej, to chyba znowu zafunduje nam kąpiel. Żebyśmy mieli szybki transport, że tak się wyrażę. O, właśnie. I tu nagle spadamy.
Można? Jest, dobra. Szybki transport. Teraz w drugą stronę. Czy w drugą stronę damy radę w ogóle? Ja nie widzę takiej możliwości chyba. Jakbyśmy wynajęli sobie łódkę, to może by się dało, co? Bo tu w tą stronę, no ale dziwne. Aha, ale nie, no tu jest. Kurde, czekajcie, może gdzieś górą się da wyjść, ale to wszystko jest. A nie, jest przejście, a już głupoty chciałem gadać, że jest zablokowane. Schodzimy na ścieżkę. Kurde, no miejsca są tu niezłe, nie? Ona to wszystko zarośnięte. Będzie tu, ale tutaj jest już ciekawe miejsce. Szkoda, że 20, zaraz się zrobi ciemno. Tu jest na pewno ciekawe miejsce. Dobra, polećmy dalej. Dokąd nas to jeszcze zaprowadzi? Co, koniec już tu tego? Nie. Będziemy twardzi. Tu mamy starą łódkę. No, zdecydowanie. I to też jest bardzo fajne miejsce. No, powiem wam tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Szczególnie, że to jest taka zatoczka w Trzcinach. Kurczę, to jest naprawdę niezła miejscówka. Tak, bo to jest taka przegrodzona. Stąd też by można było. To jest bardzo fajne miejsce. Tu na pewno trzeba będzie coś popróbować połowić. Mam nadzieję, że to nie tylko ładnie wygląda, ale jakieś rybki też tu fajne biorą. Tu jest fajna plażyczka taka. No, może być ciekawe. Zobaczcie, tutaj są takie już strome brzegi. Podejrzewam, że tam właśnie już nas Mindy Steep Camp. Normalnie. O, i most kolejowy? Chyba kolejówka. My jesteśmy teraz chyba gdzieś tutaj, nie? Mindy Steep. I tu powinien być taki lekki zakręt, tak, czyli jesteśmy gdzieś tu. I dalej nas nie chce puścić. Górą przejdziemy? Nie, nie przejdziemy. Czyli, sorry. Ale czekajcie, czekajcie. Nie, wszędzie jest zablokowane przejście. Dobra, czyli tam trzeba będzie popłynąć łódką, bo myślę, że łódką da się tam dostać. No, to szybko jeszcze polecimy promem na drugą stronę. Myślę, że da radę dostać się promem jeszcze przed nocą, żeby cokolwiek zobaczyć. Strasznie dużo jest tutaj miejscówek, czy w ogóle to jest ogromny teren, muszę się przyznać. Wróć, bo tędy nie wejdziemy. Tutaj tak trochę na kos. Dobra, i tu gdzieś był ferry, nie? Jest, trouble. Dobra, jesteśmy tu. Jesteśmy tutaj, więc co? Skoczymy szybko na wysepkę. Chyba ona jest mniejsza niż ta, na której jesteśmy. Znaczy na pewno jest mniejsza, więc szybciej ją zwiedzimy. No, powiem wam, że tu ta wysepka jest niezła. Jest ta pierwsza. Szybciej, chłopie, kurde. Czas ucieka. Dobra, zobaczymy. No, to są typowe takie spokojnego rzeki, gdzie mają spokojny bieg. Lekko spiętrzone przez tamę. Wszystko jest lekko pozarastane. Ale tak do końca tak płytko też chyba nie jest. Więc nie jest tutaj tak źle. Myślę, że to mogą być ciekawe miejscówki. Sleepy Strait. No właśnie, to jest taka. Tutaj mamy taką. O, też całkiem zarośniętą cieśninkę. Można tak nazwać. Przesmyk. Zielsko wchodzimy. Dobra, wyjdź z tego zielsko, bo i tak nic nie widać. Czyli tamto cały teren jest taki podmokły, zarośnięty. O, i tutaj widzimy tą tamę całą. No dobra, to jest bardzo gładkie miejsce. Tutaj są jakieś stare drzewa w wodzie. Dobra. Też fajne miejsce. Dosyć płytkie, ale tutaj jest pełno zaczepów. Trzeba być naprawdę ostrożnym, ale mogą być tu ciekawe. Viking Island to jest, no tak, wyspa Wikingów. To może być ciekawe miejsce, naprawdę. Dobra. No i tam jest zdecydowanie zapora. Jak nic. Ale te miejsca są tu niezłe. To też mi się już podoba z tą wysepką tutaj. Można spokojnie obrzucać ją z obydwu stron i na pewno
wielki basen tutaj jest, tak? Czyli to takie rozlewisko już. Widzicie, po bokach są wybetonowane brzegi. Przy samej tamie. No dobra. O, żabów tutaj jest jak mrówków. Aha, a my byśmy nie chcieli nas puścić tam na te miejsce, gdzie jest sam piaseczek, a szkoda, bo to by było no i ciekawe łowienie z nas tego betonowego betonowych tutaj brzegów też by było ciekawe. Dobra, zobaczmy dalej. O! Jakiś można rozpalić? Nie, to tylko taki atrakcja turystyczna do obejrzenia. Dobra, 10 się zbliża, szybko ten czas to biegnie. Znowu jesteśmy na Viking Island. Ha, czy ta wyspa to jest Viking Island? Tu mamy dawny mostek chyba, nie? To jest to samo, co po tamtej stronie gdzieś był, nie? Jakoś tak. Albo jakiś pomost tu był? Nie, to nie jest to samo. A, bo my dotąd doszliśmy, jeśli chodzi o ten brzeg. Dalej nas nie puściło. Nie, to my nie widzimy nawet tego brzegu, sorry. To jest jeszcze coś nam zasłania. A duża wyspa. Aha, aha. No dobra. To teraz tak, tutaj są naprawdę fajne miejscówki, ale sprawdzenie tego, o rany, to będzie naprawdę multum czasu zajmowało, będzie tu trzeba długo posiedzieć. Okej, okay, a zobaczmy, gdzie my mamy tutaj naszą bazę. Dobra, no gdzieś tu powinna być po środku. Szkoda, że nie blisko brzegu. Wolałbym, żeby były przy samym brzegu, można by wtedy szybko herbatkę zagotować albo coś. A tak to trochę tak latamy. O, tutaj jakiś jest ciekawy. Zobacz, jakiś kawałek fortu starego. Wyjdziemy sobie na górę. O. Nieźle, nie? No tak, ale nadal nie mogę znaleźć naszego miejsca z namiotami. Czekajcie, to jest jakaś ścieżka. A, tu jest. Jesteśmy tak centralnie tutaj położeni. No nie do końca. Wcale po tej stronie tak daleko nie ma. Do tych. A, to jest w tych ciekawych. A, przy tej ciekawej miejscówce. Czyli dobrze. Czyli nie jest tak źle. Tu będziemy mogli coś poszaleć. Dobra. Czyli jak mamy tu nasz obóz, to wróćmy teraz jeszcze na tą. Teraz na tą wyspę. Tutaj. I zobaczymy, czy tam. Co to jest w ogóle? To jakaś cytadela jest? Kurde, co to w ogóle jest? No to idealne miejsce, nie? Na wyspie zbudować. Gdzieś tam panuje na całym tutaj przed transportem i wszystkim. Ciężko do niej się dostać, więc idealna pozycja obronna. Trochę dział i mamy załatwiony cały problem, nie? I wszystkich mamy w szachu. No dobra, zobaczymy, co to w ogóle jest, jak to się nazywa. Jest ta trzecia. Strasznie jastak na 23. Z tej Rosji to. O, słyszę generator. Czyli to jako tako prądu nie ma. Dobra, mamy tackle market, grocery, no czyli to wszystko co potrzeba i fistol. Dobra, no, nie ma chyba workshopu tylko. No, z tym sobie można poradzić. A może tu jest coś ciekawego jeszcze? Nie. No, no rozumiem, że do wnętrza tej twierdzy to chyba ta też nie wejdziemy. To tylko tak fajnie wygląda. A, wróć. To wróć. No dobrze, to jak jesteśmy tutaj, to ja muszę teraz sięgnąć sobie gdzieś. Miałem zapiski, moi drodzy, od Matiego. O, chodźcie tu. I mamy tak, miejscówkę. To jest 93-92 w takim miejscu tu. 93, 91, 92. I mam rzucać przed siebie. Po prostu, na robaka. Nie wiem, czyli chyba czerwonego, jeśli dobrze pamiętam. To sobie spróbujmy, co my tu mamy. Nie, to tylko weźmiemy może na. Trochę się boję na drosówkę, bo kupiłem osuwę. Boję się, że to będzie za duża ryba. Dobra, zaczniemy od czerwonych robali. Aha, ale nie mamy za bardzo. No tak, nie kupiłem tutaj do zanęt niczego. Czekajcie, tu jeszcze jest sklep. Włączmy już latarkę, powinno zadziałać. Grocery, fish market, tackle. Dobra, kupimy coś do zanęty. Ground bait, bo tutaj można.
Najtańsze oczywiście Grand Crackers. Myślę, że 5 wystarczy. Dobra, czy coś tu możemy? Aha, jeszcze mannę. Raz. Dobra, zrobimy ze 2, 3 może. Będziemy tu więcej szaleć. Dobra, zanęta. Bloodworm to na płotki, nie? Jak dobrze pamiętam. Ze 2 kupimy. Co my tu możemy jeszcze kupić? Korn. Nie pamiętam, na co był korn, ale możemy kupić też ze 2. Jest tanio jak padelek, więc Majmago, co też były do czegoś potrzebne. Minute Porridge to na pewno 4. To jest ta podstawowa chyba na karasie. Dobra. Tak, kupię 4, nie? A to jeszcze jeden. Nie zaszkodzi, dobra. I co my tu mamy? Atrakty, no to oczywiście ten najtańszy, nie będziemy tutaj kombinować, czyli tak, karmel to jest na, chyba na płotki, to 2. I sunflower oil to jest ten zwykły, nie? Czy wanilia jest na płotki, kurde, sam nie wiem. 4, 5, dobra, to tego kupimy ze 2, bo nie wiem do czego to jest, tak naprawdę nie pamiętam. Okej, PV-ki i tak chyba jeszcze nie możemy używać, więc... Dobra, to co, to sobie to zmieszamy. Akurat noc jest, więc jakoś mi się tak nie spieszy z mówieniem, bo i tak będzie słabo widać, więc sobie dobra, feed. Crushing cup, no to mamy, tak? Sunflower to ile? Z jedną. Jak wyjdzie, to na razie starczy, dobra. Okej, jedną to na roacha na pewno mamy. A. I karmel jest na nauczka. O, bardzo ładnie. Dobra, co potrzebujemy? Karp mixa chyba jeszcze nie mam. No właśnie, już bym miał, ale ground piece. Co jest potrzebne do zboża takiego? Do nasion raczej. Redesco feeders, ground bait, dobra. To był tu ground piece, tu. Grand Peace. Making Grand Bait 40% level is required. A ile ja mam? Oj, chyba daleko jeszcze. Ojejku, nie tak. Daleko do tej 40% skillsy. No, to mało powiedziane, że daleko. To kosmicznie daleko. No właśnie, to jest ten problem, nie? Making Grand Bait. Second level component, zobaczcie ile to jest. Który to jest level 34, czwarty level, żeby mieć. Ło, kurde. No dobra. I co dostajemy? Pearl Bailey, feed, wheat, cheese, eggi, milky cream. Tutaj oaty, pisy, aha, ground cookies, wheat flour, garlic and soil. Na czwartym jest Grand Peace. O kurde, no dobra, to będzie jeszcze długa droga przed nami. To dobra, to kręcimy tylko to co mamy, czyli robimy sobie jeszcze tu. Tego tak, więc zrobimy więcej. Okej, trochę płotek. Będziemy mieli dwie płotki, 4T chyba, nie? Powinno być ok. Dobra, zobaczmy czy taki zwykły z... Co my tu mamy? Została nam już tylko semolinka. No dobra, additive tego co jeszcze nie robiliśmy, co? Dodamy corn. I vanilla. Nie wiem co to zrobi. Ale może być niezłe. Albo beznadziejne. No 8 na 10 quality, nawet coś takiego, proszę, dobra, to zrobimy tak, additive była corn, to teraz fly maggots, robale damy, ale corna też dodamy, nie, może minute porridge, żeby było, tak, i wanilka, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, nie wyszło, no dobra. Może za dużo tych, faktycznie, dodajmy tylko jeden fly maggots, żeby nie było... Jak za dużo dodajemy, to mam wrażenie, że
przy naszych umiejętnościach to nic dobrego nie wróży. No właśnie, tutaj jest dużo lepiej, a poza tym więcej wyciśniemy tych mieszanek. Mamy jeszcze na semolinka i do tego dobierzemy korn i wanilię. Super. Tak to tracimy zawsze jeden additive, który można by użyć w kolejnej mieszance. No dobra, są jakieś. Nie są może idealne, ale zawsze. Dobra, czyli to tu do tego wrzucimy Grand Bait, a nie tu. Dobra, to ten czmix na razie zostawiamy. Tak, najgorsza. 1 na 10, no nic gorszego chyba nie ma. Nie, to jest jakaś taka nie wiadomo z czego. Dobra, to wybieramy tą. Wiem, że to bez sensu, no ale chcę zobaczyć, czy one są w ogóle jakoś skuteczne. Dobra, to wybierzmy tą najgorszą, niech sobie schodzą, oczywiście nie larwy, tylko tu damy na przykład białego robala. Zobaczymy, czym to się będzie różniło i właśnie, czy na spławiczek byśmy może dzisiaj coś połowili, co? Dla odmiany. Jest biały robal. No, to może damy zwykłego robala, albo o, perbali, o właśnie. No dobra, to by było na tyle. To idziemy na miejscówkę 9392, bardzo ładnie. Numer 1 jest nas z białym robalem i na wprost, z tego co pamiętam, jak Mati mówił. Odkładamy. Oczywiście nie ustawiłem tam. Teraz za nie boli. Wiecie co, moment, to jeszcze jak jestem, to od razu ustawię prędkość zwijania i hamulec tak sensowniej. Dobra, mamy na dnie, mamy na dnie. Ciach, 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 teraz numer 2. Kawałek dalej. I niech leci z czerwonym robalem. I tu ustawimy to samo. Zwijania. Lec sobie będzie taki. Odkładamy. Zawijamy i co? No i wybierzemy sobie spławiczek. Nie wiem, czy spławiczkiem tu nie będziemy się bawić. Tak z ciekawości. Dobra, my mamy go tu. Pick up. Dobra, ile to może być? Z metr? To w końcu rzeka, nie? No zobaczymy. Nie przesadziłem. Dobre, dobrze. Z głębokością chyba zdeczko przesadziłem. Czekajcie, przesunę go bliżej. Nie, tam metra nie ma. Sami widzicie, metra tam nie ma. Ale wiecie co, rzucę go troszkę. W takim wypadku moment. Też retrieval speed ustawimy. Dobra, rzucę go odrobinę na wylot. Przesadziłem 50. No właśnie, gdzieś tam wleciał w krzaki. Miał przyjść tu na wylot. O. To jest metr? Nie. Dobra, to zmniejszamy. Zrobimy ile? No już mam out of water. Zrobimy 80. Około 80. Też nie. No proszę. O, tu jest 80. No tak, ale tak na... No nie, to zrobimy 70. Jednak wolę go bliżej brzegu, mimo wszystko. Nocą rybki potrafią podejść blisko brzegu, więc... Nie będziemy im tu... O, właśnie, niech sobie tak wisi tuż nad ziemią. Zbliżenie. I patrzymy, czy coś tu się dzieje. No jestem ciekaw, już dawno nie łowiliśmy tak... Nazwijmy to normalnie, dajmy coś jeść chłopakowi. No aż tu chłopie jeszcze przegryź chlebka do kiełbasek. No i zobaczymy, nie? No, miejsce wydaje się całkiem fajne nocą. No pęczak to jest dosyć dobra przynęta na białe ryby. Odłożę może. O, czyżbym tam widział, coś się dzieje, czy to tylko wiatr? No, tutaj jest... Oho, oho.
Mamy co nieco do brania, moi drodzy. Ale to nie jest olbrzym. Czyli na czerwonego robaka olbrzyma nie mamy. Czy problem jest taki, że wiecie co? Jak nie jestem pewien tych naszych zanęt, to zawsze. Ło, kurde! Mamy węgorza! Ja pierniczę, jaki maleńki, ale węgorz ty po raz pierwszy chyba w tej w ogóle. No! Ło! No fajne rzeczy to biorą. Czekajcie, czekajcie, no może złowimy coś ciekawego. Może nie będzie tak źle. Czy ja mam jakiś. A nie, levelu jeszcze nie mamy. No tak, to nie ma o czym gadać w ogóle. No ale to mnie zaskoczyło. Nie wiem, czy nie lepiej łowić, jak jest taka nudna zanęta, a czy lipna, nie nudna. O, jest tutaj też coś się dzieje. To może nie wiem, czy nie lepiej bawić się w. Bez zanęty, nie? Dobra, bierzemy. Mamy coś. Ludziska, mamy coś. To będzie z kilogram może nawet. Nie, przesadziłem. Ale z 600 gram płotka pewnie będzie. O, jednak kilogram! 1,2. No, to chyba moja największa płotka. No, widzę jednak, że miejscówka to jest niezła. Dobra. To mi się podoba. To gdzie tam wrzucasz wodę? A, zapomniałem, że wiatr nam znosi. Dobra, to trzeba wziąć poprawkę tutaj. Kurde, to zawsze tak nieuważny. O, będzie dobrze, będzie dobrze. Tak jest, jest dobrze. Trochę więcej luzu. Odkładamy. Nie. O, tylko zero, chłopie. No i patrzymy, jak to wygląda. No tak dotyka dna, ale już jest branie. Patrzcie, już się dzieje. To lubię. Już coś tam się dzieje. Dobra, kręćmy trochę żyłeczki. No i tak się zastanawiam, bo teoretycznie można by już coś spróbować pociągnąć, nie? Widać, że tam ta ryba jest. O, teraz ciągniemy. I spudłowałem za wcześnie. No dobra. Troszkę dalej. Tu na wejściu do tej zatoczki spróbujemy szczęścia. Może będzie nam go więcej sprzyjało, ale pogoda jest pochmurna. Mam nadzieję, że nie będzie lało. Słuchajcie, czy ja mam jakąś herbatę? Mamy trochę herbaty, kawę i jakaś lakszcza. Niezła wódka, więc jest, no, może padać. Damy radę. Wiecie co? Ja chyba jednak zrezygnuję z tych zanęt. Bo mam wrażenie, że to. O, to jest ryba. A kiedy? A jak? A za co? Ha! Kurde, znowu się zaczyna to, że ostatnio właśnie też miałem na Quarry Lake, że nie było sygnalizacji w ogóle brania, a ryba siedziała na haczyku. No to będzie z kilogram. Znowu coś kilogramowego mam. Kilogramowego mamy. No to dobrze, to jednak to zostanie ta zanęta. Co to, leszczyk czy krąpik? Chyba leszczyk, nie? No, 1,5 kilo nawet. Zostaje to na razie na haczyku. Myślałem, że to będzie coś słabszego. Tutaj proszę bardzo. I jednak daje radę. Zanęta taka zmieszana, bez ładu, bez składu. A tu co się dzieje? Tu chyba mamy jakiegoś gościa na wędce. O, nawet na pewno. Jest? Czy znowu za wcześnie? Kurde, znowu za wcześnie. Trochę to męczące, jak człowiek ma. No dobra, odkładam. Nie, chcę tu odłożyć. O. Okej. Patrzymy i podziwiamy. Ale wznosi wiatr nieźle, nie? Czy to prąd? No może prąd rzeki tu jest? Haha. No tak, bo to rzeka. To będzie i prąd. O, mamy branie. Właśnie chciałem powiedzieć, że coś chyba bierze. Czyżby znowu kolejny. Fajny. Oj, drugie. I tu też. Dobra, zobaczymy, co tu jest. To coś małego. A to jest certa? Jeśli się nie mylę, to chyba jest certa, nie? Nails. Zaraz sobie sprawdzę, ale jeśli dobrze pamiętam, to chyba były certy.
Dobra, ciebie teraz podbierzemy. O! I to takie ładne te, znaczy ładne, takie 1,5-kilowe deszczyki. Może to nie jest jakiś szok w trampkach, ale zawsze. O, chyba kolejny deszczyk, jeśli się nie mylę. Widzę taki płaski. No, 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 jesteś tu gdzieś. I to nawet z tej samej bajki 1,6. Widzicie, tak żywcem po prostu trafiliśmy na bandę leszczy. Tej samej wielkości je wyciągamy. Dobra, zaraz zobaczmy. Aha, tutaj też naciągniemy. Zobaczymy, co tu się dzieje. A, tu jest spokój. Albo przegapiliśmy granie, ale chyba nie. Bo by było, że nam coś uciekło. Nie, nic nam nie uciekło. No, okej. Nie widzicie, rybki są całkiem niezłe. Tak myślę nad tym robaczkiem tu czerwonym. Chyba to coś można zrobić. Aha, miałem sprawdzić sobie tego Nejsa. Co to jest? Bierzemy telefon w łapę. Nejs Fish, proszę bardzo. Co to będzie? Upsiup. Dobra, common nice. Po polskiemu to będzie świnka. A, to jednak świnka. No, dobra. Czyli to świnka, to nie certusia, tylko świnka. Też ładnie. O, coś tam dziubię, coś tam dziubię, czekajcie. Touching button. No, przesadziłem, kurde, szturchnąłem to. Znowu spaprałem jak zwykle. No, mamy branie, czekajcie. To odłożę. I tutaj coś nam ciągnie. Może jakaś większa świnka. Będzie coś większego, moi drodzy. No, to ładnie się zaczyna. To mi się podoba. To mi się podoba, to może być ładna ryba. Drugi też jest ładne branie. Co prawda do brzegu. Musimy szybko to wyciągnąć. Dawaj, dawaj. Co to jest za ryba? Co to jest za ryba? Jestem aż ciekaw. O, może jakiś węgorz fajny by był. Nie, to zobaczcie, to lesiek. Ale jaki lesiu. Ujo pierdziu. Taki bysiu. Lesiu, bysiu. Lesiu, bysiu, bysiu, lesiu. Ono tutaj. Nigdzie nie idziesz. Chodź, chodź. Okej, okay. Jest lesiu. Jest lesiu nareszcie. 3,8 kilo. No, to takie, po takie lesie, to tutaj za 2,800 to warto. Tak, oj tak. Dobra, szybko zarzucamy. O, ładne leszki. Dobra, co? No i był co za blisko stoję. Dobrze, już się przesunąłem. Okej, i teraz ciebie. Tu jeszcze ryba jest, czy jeszcze popłynęła? Jeszcze chyba, jeszcze jest, ale to maleństwo. A teraz co tam na spławiku? O, dobrze, chyba sobie leży gdzieś tam przy trzcinach, więc nie ma problemu. A to znowu jest nasza świnka, tylko takie małe te świnki, nie? Chrum-chrumy. Takie małe chrum-chrumki. No, ale w końcu mamy leszcza takiego, że się nie powstydziłem. Czy coś kilo to już jest fajny. Prawie 4, nawet 3,8, nie? Dobra, tutaj się dzieje. Wow, tylko nie spalmy tego. Tam chyba jest branie. No właśnie, tylko teraz, czy to już jest branie, czy jeszcze się bawi coś, nie? No poczekamy chwilę. No. Jedzie, to bierzemy. Jest. Mamy go. Nie wiem, co to jest, ale mamy. Chyba płotka. Nie, to karada. Karaś, karaś, nie? Taki grubawy. O! Chodź tu do nas. Tak, karasiek. No szybko, myk. Ulu, jakiś wiatr. O, tu wietrzycho się zrobiło. 3 coś metry na sekundę. Dobra, odkładamy tu. Dobra, 0. Tu mi coś już dzwoni. Tam dzwoni. Tu dzwoni. Będzie 1,5 kilo lesiu.
Pewnie tak, nie? Tak szarpnąłem, żeby zobaczyć, jaki duży, ale może być tak z 1,5 kilo. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Nie, to nie Lesiu. A Leś! Lesiu, Lesiu? Ty krąpisiu. Kurde, no. Ej! Tutaj kolejne branie. Ryba do mnie nie chce trafić, nie? Lesiu, tylko mały, dobra. Tam to zaraz trzeba wyciągać. Kurde, powiem wam, fajna miejscówka. Naprawdę fajna miejscówka. Ryby same biorą, to mi się zawsze podoba. No, ciśniemy. 24, dobra. 25. Nie, ten będzie też taki 1,5-kilowy. No, może trochę więcej. Bo tamten był 1,3, no to ten może być tak 1,6. Zobaczymy zresztą. 1,4, no nawet nie dużo większy. Przesadziłem z tym 1,6. Zauważyłem, że tu rzeka zdecydowanie ma dosyć szybki nurt. Zobaczcie, od razu ściąga wszystko na lewo. Dobra, tutaj już mamy dawno chyba branie. Jeszcze się upewnię. Ciągamy. Ciągamy, dobra. Co to jest? Chodź na tu do nas, pokaż się. Następny karasek. Dobra. O, teraz A. A nie, wiatr się nie zmienił. Czemu to nagle tak? Dobra, chodź tu bliżej brzegu. Zobaczymy, co z ciebie będzie tu. Odkładamy wędkę. No, powiem wam, że fajna miejscówka. Na pewno niezła miejscówka. Na razie rządzi Lesiu. Gdzie jesteś? Tutaj jest ten Lesiu. No tak. 3,8 coś kila, także 8, prawie 4-kilowy leszek. Taki leszek to już nie wstyd. To już na pewno nie wstyd. No i mamy węgorza, to jest w ogóle dla mnie zaskoczenie totalne. Patrzmy tylko jeszcze na przynęty, czy nie będę musiał dokupić chyba czerwonych robali, nie? Tak, zdecydowanie. No i myślę, że jakbyśmy tu Nightcrawlera mychnęli, no to trzeba było mieć mocniejszą wędkę, bo nie wiem, czy bym jakiś taki, chociaż takiego 5-kilowego leszka, myślę, że jeszcze bym wyciągnął na to, nie? Na tą wędkę. Żyłkę tylko troszkę ciut mocniejszą. Tam kołowrotki mają 7,5 kilo, więc też by chyba dały radę. Bez żadnego problemu. Tak sobie myślę, czy jakiegoś takiego lepszego właśnie federka sobie nie strzelić mocniejszego, mamy branie, nie założyć mu na zmianę ze spinningiem tych mocniejszego sprzętu, czyli zbierzemy mocniejszą tą żyłkę i mocniejszy kołowrotek i byśmy mogli tutaj zawsze jedną taką, o proszę, dostaliśmy nawet float fishing do przodu. Dobra, tam już coś dzwoni. Odkładam. Patrzymy, co nam dzwoni. Który dzwoni? Tamten. Tutaj białe robaczki nam dzwonią. No ale niestety nie na du nic dużego. Pewnie świnka. Albo jazgarz. Nie, to white bream, czyli nasze krąpiki. Nie mogą być, więc no, to trzeba rzucać. Tak. Szybko odkładać i blokować kołowrotek, nie? No i tak spłynęło już. Trzeba wziąć zawsze uwagę na to. Dobra, tu się coś dzieje. I tak, ale niech się tam popyka, bo ja chcę sprawdzić rekordy Volcano River. Co my tu mamy? Boleń, jak się nie mylę. Łosoś, to na razie to jest klejka chyba. To rozpiór pewnie albo coś w tym stylu. O, 7 kilo jest max. Takiego pewnie bym nie wyciągnął, ale takie po 5 kilo może bym dał radę, nie? Burbotki są całkiem, całkiem. Catfish, zapomnij chłopie. 73 kilo, to bym je pociągnął stąd. Chinese Sleeper, jaki wielki, zobaczcie. Czabiki też są niezłe. Common Carp, okej, nie jest za wielki, na szczęście. Ale też bym go chyba nie dał rady wyciągnąć. Rączyk jest ładny. I co to jest? No zwykłego worma, proszę. Crushing Carp. Daisy. Daisy, widzę, że świnki tak 200 coś gram, to już jest max. Il, 4 coś kilo. No właśnie, to jest ryzyko, nie? Wolimy na ile, ale jak ci weźmy taki catfish, to trzeba tylko ciąć żyłkę i od razu. Dzięki bardzo, nie?
Tutaj mamy co? A, to są raczki, żabki. Gibelgal, proszę bardzo, też na Nightcrawler. Ale jaki niezły, nie? Ha! Dungeon? To jest. Nie pamiętam, co to było. Redworm. To jest jakiś, nie wiem. Koza, pisko, śliź, co to jest? To jest. Kurde, jazik, dobra. I to są. A nie, to są świnki. Dejs to będzie chyba certa, jeśli się nie mylę, nie? No właśnie, a te są całkiem niezłe. Też na Nightcrawlera. 1-1-1. A, bo to fajnie, teraz można te. Nie wiedziałem. 7-6 i patrzcie, Nightcrawler albo na to. O, warto wiedzieć, dobra. A ta. Na wszystko w sumie. I na ten, na Pearl Valley też niezła. I ogólnie to dobrze, nie muszą być jakieś super te przynęty. A tu, aha, jeszcze Nightcrawlera można, a suma na Nightcrawlerka mam nadzieję, że nie można, no. Więc można zawsze Nightcrawlera wrzucać, jest też szansa, że jeszcze nam karp przywali, no to jest tylko ten ryzyko. Pajki to jest okej, okay. Rafiki, Silverbrimy, tęcze też tu są i to całkiem 4 kilo, więc spoko byśmy je wszystkie wyciągnęli bez problemu. Skuszę się chyba na tego na. O, to będzie certa, Wimba, nie? Też jest do wzięcia. White Beam, wszystko jest do wzięcia. Więc siniec czy rozpiór, to już tamtych zawsze się mylę. I Zander tu jest. Ho, 11 kilo, proszę, proszę. Dobra, to tutaj są sandacze. Okej, coś tu się dzieje? Halo, bo tak się urwałem troszkę, wyłączyłem. Tutaj musimy zobaczyć, co na naszej spławikówce się dzieje. Coś w ogóle? Chyba tak. Coś tam sobie puka. To poczekamy chwilkę, jak zobaczymy, że się zadomowiło już z przynętą, zapoznało i ma zamiar ją pomknąć, to my też wtedy to ciachniemy. Ciekawe mi, wiecie co, te temperatury tutaj. Wygląda to na lato. Na każdej z tych miejscówek. A temperatury, zobaczcie, 9 stopni. Trochę, kurde, zimno. Dobra, ciśniemy. Mamy. Ach, była przez chwilę i prysnęła. Dobra. I skiepściłem to. Dobra, moi drodzy. A tak ciekawe. Nie, tam nie będzie widać tego. Nawet nie będę rzucał, bo nie będzie można tego na filmie w ogóle pokazać, więc to trochę bez sensu. O! Nie będzie tutaj więcej tego luzu. Zobaczmy. A nie, czyli to jest jednak mocny dość prąd. O, i jest od razu puknięcie. Myślę, że to płotka będzie. No. No, dawaj małe, dawaj. Albo mała. Jest. Mamy go. Mamy to coś. Co ty jesteś? Nie. To po prostu tak jest. Karasek mały. No dobrze, moi drodzy. Jesteśmy na. O, czekajcie, tu mamy jeszcze branie. Na Volkov River. I to będzie ostatnia nasza rybka w tym odcinku. Ale na pewno będziemy się tu widzieć jeszcze krotnie. Będzie leszczyk, ludzie. Fajny na koniec. Ha. Jak ja to lubię. Jak ja to lubię, jak to tak ładnie się złoży. I na koniec. Nie, to nie leszcz. To nie jest leszcz. Co to jest? Jazik? Jazik! Taki 1,5 kilo. No, może nie olbrzym, ale już 800 punktów dało i nawet nas pokazało, proszę bardzo, w czacie. Więc tym oto ładnym jazikiem, moi drodzy. Dziękuję wam za ten odcinek. I widzimy. Ale moment. No, jak już brało, no to już weźmiemy. Już weźmiemy. Tutaj też jest ładna dosyć rybka. Nie będzie jakaś może super wielka, ale no, pewnie nie będzie wstyd, żeby ją pokazać, więc. Zaraz ją wyciągniemy. Dziękuję ci, Mati, bo to dobre miejsce. Zdecydowanie. Dawno takiego rzecznego łowienia nie miałem. Typowego. No, gdzieś nam wcięło rybę. Chodź tu. Teraz będzie. 1,4 kilo. Dobra. No, czyli ładne, takie prawie duży leszczyk. Prawie duży, ale całkiem niezłe to było. Powiem wam tak. Podoba mi się to miejsce. Tych miejscówek tu na pewno jest sporo ciekawych. Będzie kupa czasu, żeby to
ogarnąć. Miejsce jest niezłe. Po jakiś czas może sobie też wrócę na Quarry, ale też bardziej po to, żeby nabić tam kasę na czarach, bo to tak myślę, że na razie nam się Quarry przejadło. Chyba, że macie jakieś inne ciekawe miejscówki, albo jak już podszlifuję znowu trochę spinning, to może tam pójdziemy na te Quarry czary, to też fajna rybka. Duża przynajmniej, też nieźle chyba płatna. No nie wiem, zobaczymy, ale na pewno na razie kilka odcinków będzie tutaj z Volkov River, także trzymajcie się, moi drodzy. Hej, hej.